Rodzina to najwyższa wartość, jaką mamy, jednak nie wszyscy mają szczęście, by ją posiadać. Również w naszym powiecie są dzieci, które potrzebują ciepła, osób, które zastąpią im rodzinę biologiczną. I to właśnie dla takich osób 29 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest w Polsce 30 maja, a powstał, aby docenić rodziny zastępcze, które dają ciepło, wsparcie i miłość dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. W naszym powiecie mamy prawie 80 takich rodzin. Jednak nadal potrzebni są rodzice zastępczy dla takich dzieci. Liczymy, że dzięki takim uroczystościom ta idea zostanie szeroko rozpropagowana. Liczymy na nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Drugi cel to jest zwrócenie uwagi na ten duży problem, jakim jest właśnie fakt, że wiele dzieci, coraz więcej tych dzieci potrzebuje opieki i wsparcia już na samym początku swojego życia. Często się to zdarza też w różnych etapach oczywiście. Chcemy pokazać, że jest potrzeba niestety z roku na rok coraz większa. W skali kraju są to ogromne, to są tysiące dzieci, które potrzebują opieki i wsparcia. Na szczęście w naszym powiecie to zapotrzebowanie jest na tyle przez nas zabezpieczone, że nie mamy dzieci, które w tej chwili potrzebowałyby nagle tej opieki i wsparcia. Rodziną zastępczą chciałam zostać, bo pomoc takiemu dziecku i zrozumienie tego i zobaczenie i pokazanie mu, że rodzina jest najważniejsza, to jest naprawdę dobre. Wiem, że mam swoje dzieci, wiem jak one reagują, jak są wszyscy razem, rodzina, dlatego naprawdę warto pomagać takim dzieciom i warto być taką rodziną zastępczą.